Chodź, młody, słyszymy, święta idą, trzeba zarobić, bo inaczej Mikołaj do ciebie w tym roku nie przyjdzie. Do mnie zawsze przychodzi. Oj, młody. Proszę bardzo, proszę. Witajcie, piknie! Hej. O Jezu, kochany. Młody, spokojnie, nie no panikuj. No co, Mikołaj, to nie jest. Spokojnie, to tylko ja, Janek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokumenty poproszę. Prawo jazdy, ubezpieczenie, dowód rejestracyjny. Tak. Ma pan czy nie? Tata ma. No pan zawoła tatę. Tato! Tato! Witajcie, Zbignie! Ej! Witajcie. No, dzień dobry. Ile to się jechało, co? A co, susareczka się spieprzyła? Się tak wyszli z tego lasu, mnie wystraszyli, myślałem, że jakieś łosie wyszli. A to takie łos obistości, łoficerowie. Generał! O, te gwiazdy aż rażą. A co, to widać? No widać. Mało kto teraz polonezem jeździ. Dobra, kto w końcu prowadził ten samochód, co? A synkowi dałem się przejechać. To pan zawoła syna. Przeca stoi. Co, ten negatyw? To jest wasz syn? No a co? 20 lat temu pojechałem do Ameryki do brata dachy naprawiać. I okazuje się, że coś więcej zmajstrował. Czasami jednak te jabłko od jabłoni trochę dalej spodnie. Czy mówi kokos od palmy? Czy oj! No widzicie? Zawsze się jakoś sarno łowca w rodzinie znajdzie. Ale to tak jak u was. Chociaż u was, tak patrzę na tego, to bardziej raczej takie barany. Jak już to pies, zawsze na posterunku i wierny. Co ty? Wyniucham wszystko. No, a jak się syn nazywa? I ja się nazywam John Bachleda Ratra Gunsienica Sinus. Wow. Chyba córuś. Synuś! Córuś wyjechała, a przyjechał synuś. No. A dokąd ta kolorowa rodzinka się śpieszy, co? Panie komendancie, czarno-biała. Cisnę z nim do Zakopanego. Trochę mu ojczyznę pokazałem, a teraz do Zakopanego. No i co, podobało mu się? Tata mi pokazał nawet Złote Miasta. O. Jak Złote Miasto? Nie ma Złotych Miast. A w Licheniu byłeś? No. Ja go zabrałem, bo nie wiem, czy łoszczony. I jeszcze mnie tata poznał ze swoimi znajomymi z Bronxu. Z Nowej Huty! No a ten, do Warszawy go pan zabrał, nie wiem, łazienki, Pałac Kultury, Sejm pokazał. Sejm? A na co ja mu będę Sejm pokazywał? Jak ja będę mu chciał pokazać stado baranów, to go na halę zabiorę. Najwodniejsze jest to, że zobaczył Kraków. No i co, podobało mu się w Krakowie? No, najbardziej mi się podobał kościół Mariana. Mariacki! Ile razy ci mógł go dać? W los na wiedzę, nie uwierzycie, co zrobił. No co? Hejnał do końca. No. A jeszcze mi tata pokazał taki duży dzwon. No, z wrażeń o Zygmunt zabił. Kogo zabił? Jezusicku, tyś jest durny jak te moje kierpce. To po co pan chodzi w takich głupich butach? No, ale zabrałem go jeszcze do sukiennic. Ale co se pamiątek nakupował, Normalnie kupił se taki świecący, magiczny miecz Jedi. Z napisem Kraków. Kupił se też takiego Transformersa, taki samochód, co się smoka zamienio. Ty z napisem Kraków. No i jeszcze płytę. Beatlesi dla Krakowa. I jeszcze mnie tata zabrał na Zubry. A. Dopuszczy go pan zabrał? Gdzie? Wypił cztery, musiałem go nieść. Tata... Nie ma góralskiej głowy. Tata... Co? Tuci. Ojej. Co on powiedział? Co, nie rozumicie pięknie go do po polsku? To niech powie, w czasie suszy szaca sucha. O.
tutaj. I co? O, rasista. Bambus. O, to co? Dogadamy się. No, panowie, ale co my z tego będziemy mieli, co? A co będziecie mieć? Macie tu, o, swojskie wyroby. No. Ale tu są jakieś kości dla psów. Ta se weźcie. Dziękuję. Ale czad. Młody! No co, tu trochę mięsa jeszcze jest na kości. No! To no, bywajcie, bywajcie. Nie, hola, hola, proszę tu. Proszę, nie możemy was tak puścić. Nie możecie! Nie. Musicie. On musi do Zakopanego dojechać. Rodzinne struny zobaczyć. Góry, wierchy, smreki, turnie. I białego misia z Krupówek. Bo kto białego misia zobaczy? Temu dycha z kapci wyskoczy. O, no. A najwozniejsze jest to, co by się przepowiednia sprawdziła. O, bywajcie. No. Jaka przepowiednia? To wy nie wiecie? No co, nie wiem. Tata, godaj. Jo? No godaj. To posłuchajcie. W starej górolskiej księdze jest zapisane, kiedy czorny górol wyciągiem na Kasprowy wjedzie, wielkimi susami bez czerwone wierchy w stronę Giewontu się udo! Siklawica się zacnie cofać. Morskie oko się łotwozy. Zamknie się, zamknie. Zacnie mrugać. A wodogrzmoty Mickiewicza przemówią. I co te kamienie nam powiedzą? Leć, Adam, leć! I kiedy już czorny górol na Giewoncie stonie, zagrzmi! Niebo się otworzy i pieruny polecą i zbudzą śpiącego rycerza. Wtedy on łokrakiem nad Zakopanym stanie, weźmie swój miec i dupnie go głęboko w ziemię. No. O. No i co się wtedy stanie? Nie bądź pan żyła, dokończ historię. I się Zakopianka odkorkuje. Nie zawsze się blisko, ale będzie San Francisco, a tam się dobrze.